Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, mam przyjemność zaprezentować temat algorytm wyborów obiektów i rozwiązań opartych na OZE, uwzględniający wyzwania masowej termomodernizacji miejskich zasobów mieszkaniowych na przykładzie miasta Krakowa. Jest to temat bardzo bliski też i poprzedniemu wystąpieniu. Projekt powstał na podstawie opracowania modelu interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze budownictwa w obszarze miasta Krakowa z uwzględnieniem wyzwań masowej, głębokiej termomodernizacji budynków, wykorzystania energii odnawialnej, rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury i głębokiej regeneracji, współpracy, partycypacji społeczności lokalnych. Tak zwany temat koncepcja zielonych sąsiedztw jest to projekt pilotażowy opracowany dla Krakowa we współpracy na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej Gminy Miejskiej Kraków, realizowany przez Centrum Doskonalenia Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej. Jest to jednostka działająca na Politechnice Krakowskiej, która specjalizuje się w realizacji interdyscyplinarnych badań i w tym względzie wspiera poszczególne wydziały. I pozwólcie państwo, że przedstawię skład zespołu, ponieważ to opracowanie nie jest tylko i wyłącznie moim dziełem, ale wielu osób z trzech wydziałów i tak z Wydziału Inżynierii Lądowej, oprócz mojej osoby, w tym badaniu brali udział również pan dr Śladowski i pan dr Szewczyk. My specjalizujemy się w zarządzaniu i ekonomice przedsięwzięć budowlanych, ja dodatkowo jeszcze w analizach społecznych. Z Wydziału Architektury pani profesor Kinga Racoń-Leja, pan dr Jeleński i pan Krzysztof Barnaś to nasi urbaniści. Dodatkowo dr Jeleński specjalizuje się w rozwiązaniach opartych o naturę i jeszcze jest pan profesor Paruch, specjalizujący się w projektowaniu architektoniczno-budowlanym. On jest z wykształcenia konstruktorem. Natomiast z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki tutaj zespół pan profesor Ocłoń, pani profesor Nowak Ocłoń oraz nasz geodeta specjalizujący się w analizach GIS-owskich pan dr Toś. W naszym modelu, w naszym opracowaniu uwzględnialiśmy analizę urbanistyczną, architektoniczną, energetyczną i ekologiczną, techniczną w zakresie możliwości zastosowania rozwiązań technicznych, środowiskową w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury, społeczną w kontekście udogodnień dla mieszkańców, przestrzeni wspólnej i partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji, a także ekonomiczną w kontekście opłacalności inwestycji. I nasze pierwsze podejście, zastanawialiśmy się, ile w ramach Krakowa znajduje się budynków mieszkalnych, mieszkaniowych, wielorodzinnych, takich, które posiadają 5 kondygnacji i zostały zbudowane pomiędzy rokiem 45 a 95. Przeglądając dostępną dokumentację i mapy, wyłoniliśmy takich obiektów, stwierdziliśmy, że jest ich na terenie Krakowa 1500. Analizowaliśmy również dostępne dokumenty, raporty, wyniki badań, chociażby z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności czy Krajowej Agencji Poszanowania Energii w kontekście struktury wiekowej zasobów mieszkaniowych w Polsce, szacowanego rocznie zapotrzebowania na energię końcową przez budynki mieszkalne, oszacowania potencjału oszczędności energii końcowej dla budynków. Kolejny etap to było doprecyzowanie w uzgodnieniu z Urzędem Miasta kryteriów wyboru, ponieważ jako projekt pilotażowy naszym zadaniem było najpierw znaleźć obiekt i jego otoczenie w całej substancji mieszkaniowej miejskiej Krakowa, który będzie poddany analizie, będą zaproponowane pewne rozwiązania takie, które mogłyby być tutaj w jakiś sposób takie powielane.
Oprócz wcześniejszych czterech kryteriów, również zwróciliśmy uwagę właśnie na tą powtarzalność, aby obiekty były częścią zespołu złożonych z wielu budynków tego samego typu, jak również na publiczną własność terenu wokół, pomiędzy budynkami. Dodatkowo w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Kraków stwierdziliśmy, że istotne będą również kryteria dodatkowe, takie jak potencjalnie duża efektywność zastosowanych systemów OZE, obecność funkcji dodatkowych w obiektach, na przykład na parterach lokale użytkowe, posiadanie lub nie balkonów, lodzi, wind i możliwość instalacji, możliwość dostępu dla osób z niepełnosprawnościami oraz potrzebami szczególnymi, przestrzeń społeczna, obecność takich miejsc, które będą wspomagały w tym zakresie mieszkańców, w zakresie aktywności społecznej, jakość zagospodarowania terenu wokół, no i dotychczasowe działania termomodernizacyjne. Też chcieliśmy wybrać spółdzielnię, która jest stosunkowo duża, scentralizowane zarządzanie nieruchomościami. I na tym etapie pogrupowano wybrane budynki, większe zespoły na podstawie ich lokalizacji i tutaj budynki zidentyfikowane w oparciu o przyjęte kryteria. Kolejne działania, wyłoniliśmy 24 zespoły, czyli właśnie grupy budynków podobnych, tworzących pewną funkcjonalną całość osiedla w czterech dzielnicach krakowskich, a mianowicie Krowodża, Podgórze, Śródmieście i Nowa Huta. Na czerwono jest zaznaczona liczba budynków na poszczególnych osiedlach. Kolejne zawężanie poszukiwań. Powtarzalność typów budynków określona została na ponad 10 obiektów, zatem z 24 osiedli na tym etapie już nam zrobiło się 12. Na tym etapie postanowiliśmy zastosować analizę wielokryterialną, aby wybrać te osiedla, które do dalszej analizy będą najkorzystniejsze. I tu zastosowana została metoda TOPSIS. To jest metoda, jedna z metod analizy wielokryterialnej stosowana w badaniach operacyjnych i polega na wyznaczeniu odległości każdego wariantu, tutaj rozumianego jako osiedla, od takiego wariantu idealnego, pewnego wzorca, najlepszego rozwiązania oraz antywzorca, czyli wariantu antyidealnego, poniekąd można powiedzieć najgorszego. No i oczywiście najlepszym wariantem jest ten, który jest najbliższy temu ideałowi, a jak najbardziej oddalony od rozwiązania antyidealnego. I to są już kolejne etapy analizy wielokryterialnej, czyli utworzenie macierzy decyzyjnej, ocen wariantów względem kryteriów, przypisanie wag kryteriom oraz utworzenie ważonych, znormalizowanych ocen wariantów względem kryteriów, wyznaczenie rozwiązania idealnego i antyidealnego, obliczenie odległości każdego wariantu od rozwiązania idealnego i antyidealnego, no i wreszcie obliczenie współczynnika rankingowego poszczególnych wariantów i utworzenie końcowego rankingu wariantów. I tutaj już mamy uszeregowane poszczególne warianty. Pierwsze trzy miejsca zajęły trzy osiedla. Osiedle Azoru na Kozłówce i osiedle Złotego Wieku. I kolejne działania. Potrzeba była identyfikacji kluczowych interesariuszy, oczekiwań, potrzeb. W związku z tym należało przeprowadzić spotkania, wywiady pogłębione z przedstawicielami zainteresowanych trzech wspólnot. Na tym etapie jeszcze raz przyglądaliśmy się kryteriom, względem których z tych trzech wyłonić mieliśmy ostatecznie jedną. I te kryteria uzgodnione z Urzędem Miasta to zainteresowanie projektem, samoocena stanu termomodernizacji, skalowalność, powtarzalność, dokumentacja architektoniczno-budowlana, jej dostępność, przestrzeń wspólna, partycypacja, zróżnicowanie zapotrzebowania na energię, zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, potrzeby zagospodarowania wód deszczowych, brak walgonów, lodzi, wind, decyzyjność. I tutaj już wyniki przeprowadzonej analizy na podstawie rozmów, na podstawie wywiadów i przypisania punktom poszczególnym kryteriom.
Na tym etapie zarekomendowaliśmy do dalszej współpracy spółdzielnię mieszkaniową Miszczejowice. Jeżeli chodzi o zasoby mieszkaniowe tejże spółdzielni, to 100% bloków mieszkalnych do tej pory już poddano termomodernizacji ścian zewnętrznych i stropodachów, jednak nie objęło to piwnic, balkonów czy bocznych ścian lodzi. Do tej pory opomiarowano ciepłą wodę, zimną częściowo, wymieniono podgrzewacze na bardziej nowoczesne. Tutaj budynki, zasoby mieszkaniowe tejże spółdzielni stanowią głównie budynki wykonane w technologii wielkopłytowej. I dochodzimy do końcowych kryteriów wyboru. Widoczność obiektu, ponieważ teraz w ramach zasobów spółdzielni no musimy wybrać już ten obiekt jeden, dla którego przeprowadzimy dalszą analizę, a zatem widoczność obiektu w ramach zespołu, powtarzalność obiektu, kompletność dokumentacji jako pewnego zbioru danych wyjściowych. I wybraliśmy budynek osiedle Złotego Wieku 70 w Krakowie, ze względu na to, że był wysoce widoczny jakby na krawędzi większego zespołu w pobliżu dworca autobusowego, pętli tramwajowej, kościoła, znaczących ciągów komunikacyjnych. Jest on wybudowany w systemie wielkopłytowym W70, co też zwiększa pewną skalowalność i dokumentacja jest wystarczająca do dalszych analiz. Tutaj są zdjęcia tego obiektu. Kolejna analiza. Przyglądaliśmy się obiektowi pod względem konstrukcji, architektury w kontekście możliwości zaproponowania rozwiązań opartych na OZE, zagospodarowania terenu oraz zieleni otaczającej, odprowadzenia wód opadowych i rozwiązań opartych o naturę, przestrzeni społecznej, dostępności oraz możliwości wprowadzenia pewnych udogodnień. Jeżeli chodzi o architekturę i konstrukcję, jest to budynek pięciokondygnacyjny podpiwniczony w technologii W70 wielkopłytowej wykonany, ciepła woda użytkowa, instalacja gazowa. Jeżeli chodzi o system grzewczy, to tutaj węzeł ciepłowniczy MPEC, wentylacja grawitacyjna. Ocena stanu technicznego. Przeprowadzona wizja lokalna wykazała, że nie stwierdzono uszkodzeń niepokojących, takich jak zarysowania czy pęknięcia. Również nie stwierdzono widocznych oznak działania wilgoci typu przebarwienia, rozwarstwienia czy odpadanie warstw wykończeniowych. Natomiast zaleca się, aby ewentualne podkonstrukcje dla nowo projektowanych elementów, takich jak panele fotowoltaiczne, były mocowane do stropu nad ostatnią kondygnacją. Odprowadzenie wód opadowych. Jeżeli chodzi o wody z dachu budynku, to one są odprowadzane rurami spustowymi w pionach klatek schodowych do piwnic, stamtąd do studzienek i mieszane ze ściekami bytowymi i trafiają do kanalizacji ogólnospławnej. Natomiast wody z daszków nad wiatrołapami, i tutaj to górne zdjęcie to przedstawia, odprowadzane są do gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie elewacji. To powoduje takie drobne nawilżanie ściany. Występują tu też częste podtopienia. Zarząd spółdzielni powiedział nam, że jednorocznie, natomiast w 2021 roku wystąpiły aż 3 takie podtopienia. Zatem potwierdzono potrzebę ograniczenia spływu przez retencję lub zagospodarowanie wód opadowych. Zieleń otaczająca jest taka dość standardowa. Wkoło budynku to jest trawnik, trochę drzew. I widać też potrzebę wprowadzenia rozwiązań opartych na przyrodzie, o walorach ekonomicznych, ekologicznych, społecznych, proklimatycznych. Przestrzeń społeczna. Już mówiłam, że znajduje się on w pobliżu znaczących ciągów komunikacyjnych, natomiast nie widać tu takich istotnych miejsc społecznych wspomagających rozwój kontaktów pomiędzy mieszkańcami. Ocena dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
też nie ma tutaj takich kompleksowych rozwiązań sprzyjających grupie. Brak ławek, siedzisk w bezpośrednim otoczeniu, dedykowanych miejsc postojowych. I rzecz, na którą najbardziej mieszkańcy narzekają, brak dźwigów osobowych, a zdiagnozowaliśmy, że w tym obiekcie 55% mieszkańców to osoby w wieku emerytalnym, zatem takie rozwiązanie byłoby bardzo korzystne. Spółdzielnia wprowadza rozwiązania doraźne, to znaczy w swoich obiektach mocuje siedziska rozkładane na pół piętrze, także po pokonaniu kilkunastu stopni mieszkaniec może chwilę na półpiętrze odpocząć. Pani profesor? Proszę Państwa, nasza propozycja. Tutaj z lewej strony widać taką standardową sytuację w mieście, a mianowicie nagrzewanie powierzchni obiektu, nagrzewanie otoczenia, efekt wyspy ciepła miejskiej, podtopienia, gwałtowne powodzie, gromadzenie wody w gruncie, zawilgocenie ścian obiektu. Natomiast po prawej stronie propozycja to zastosowanie zieleni, dachu zielonego, zieleni na ścianach, jak również w koło, co bardzo dobrze, korzystnie wpływa na człowieka i na otoczenie, ochrona przed przegrzewaniem, retencja wód opadowych, rozszczelnianie powierzchni, ta woda się już tak nie gromadzi. I w związku z tym nasze propozycje to budowa zielonego dachu lub zbiornika na wodę deszczową, którą można podlewać zieleń otaczającą, budowa ogrodów deszczowych i bioretencja. Tutaj jest przykład takiego zaprojektowanego ogrodu deszczowego pod rurę spustową widoczną na zdjęciu powyższym oraz poprawa bioróżnorodności biologicznej w koło. Kolejny etap to analiza efektywności energetycznej, audyt energetyczny. Tutaj stwierdzono, że straty wentylacyjne stanowią największą część strat cieplnych budynków, stanowią ponad 65% wszystkich strat. Rozwiązania, które analizowaliśmy, modernizacja wentylacji grawitacyjnej, tutaj wskaźnik efektywności ekonomicznej, SPBT, ta inwestycja zwróci się po około 15 latach, natomiast systemy bazujące na odnawialnych źródłach energii, dwa alternatywne zaproponowane, zwrot po 17 i 18 latach, z tym, że trzeba pamiętać, że jest to wskaźnik taki uproszczony, on nie uwzględnia zmian wartości pieniądza w czasie, czyli w rzeczywistości zwrot poniesionych nakładów nastąpi nieco później. Te dwa zaproponowane rozwiązania bazujące na odnawialnych źródłach energii. Pierwsze to gruntowa pompa ciepła zasilana ogniwami fotowoltaicznymi, a drugie rozwiązanie jeszcze dodatkowo o magazyn energii wzbogacone. Też zrobiliśmy takie rozpoznanie oszczędności, jakie uzyskane zostały przy wyborze tych dwóch koncepcji. No i one są duże, bo w skali roku, jeżeli chodzi o wymianę systemu ogrzewania, to jest około 75-80%. Natomiast jeżeli chodzi o modernizację systemu wentylacji, to dla jednego mieszkania zastosowanie rekuperacji to jest koszt około 18-20 tysięcy. I już przechodzę do podsumowania. Te proponowane rozwiązania przez nas termomodernizacyjne, one są drogie, faktycznie są drogie, jednak mają niesamowitą pulę zalet, bo powodują niezależność od konwencjonalnych źródeł energii. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest, aby rozpoznać możliwe programy, możliwości dofinansowania, wsparcia tego typu inwestycji. Zaproponowany algorytm wyboru obiektów opartych na OZE, on uwzględnia wyzwania masowej termomodernizacji miejskich zasobów mieszkaniowych, uwzględnia aspekty architektoniczne, energetyczne, ekologiczne, techniczne, środowiskowe, społeczne i wreszcie ekonomiczne. Oczywiście ostateczną decyzję co do podjętych działań musi podjąć inwestor, natomiast w mojej opinii
chciałabym rekomendować, aby przy wyborze tego typu rozwiązań nie kierować się jedynie i wyłącznie kosztami, bo to są rozwiązania drogie. Masowa, głęboka termomodernizacja istniejących zasobów jest droga, natomiast musimy patrzeć poprzez pryzmat wyzwań współczesnego świata i to przewijało się poprzez wszystkie referaty wczoraj i dzisiaj, czyli działania proekologiczne, prospołeczne, proklimatyczne, co jest niezwykle, niezwykle ważne, aby na te korzyści takie dodatkowe popatrzeć. I muszę powiedzieć, że jednostki, z którymi my współpracujemy, czy chociażby Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, tutaj dyrektor Łazęcki zawsze promuje te rozwiązania proekologiczne, Wielka Lekcja Ekologii w Krakowie, czy chociażby krakowski MPENC, Wydział Innowacji, tutaj dyrektor Jaszczębski, również centrum ma podpisaną współpracę i z tą jednostką, również promuje, są teraz rozwiązania w MPEC-u bazujące na odnawialnych źródłach energii w kontekście pompy ciepła, także te trendy są widoczne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. Proszę o oklaski. Szanowni państwo, jedno pytanie, jeżeli jest, albo jakiś komentarz. Jeżeli nie ma, dziękuję pani profesor. Jeszcze raz proszę o oklaski.